Hej, ja jestem Rost i w dzisiejszym materiale przedstawię wam 5 typów graczy Fortnite. Obecnie w tle widzicie 3 ostatnie subskrypcje. Jeśli wy chcecie się tutaj wyświetlić, zostawcie suba już teraz, a ja nie przedłużając zapraszam was do materiału. Pierwszym typem gracza, jaki wam prezentuję w dzisiejszym materiale, jest Explorer. Takie osoby często nie zwracają uwagi na burze i ich najważniejszym celem jest przelutowanie jak największej ilości miejscówek oraz zebranie maksymalnej ilości surowców, czyli to jest drewna, metalu i kamienia. Takie osoby nie spoczynają nigdy na laurach, dopóki nie osiągną swojego wymarzonego ekwipunku. Drugi typ gracza to laluś. Spytacie, jak rozpoznać takiego lalusia? Cóż, odpowiedź jest prosta. Taką osobę charakteryzuje kilka czynników. Po pierwsze, laluś będzie miał epickiego skina, najnowszy kilo w plecach, lotnie i tak dalej. Ale przede wszystkim i co najważniejsze, podczas gry nie będzie skupiał się na strzelaniu i eksplorowaniu, ponieważ to go nie obchodzi. Najważniejsze jest to, żeby ogłosić całemu światu, wszech i wobec, jakie to ma niesamowite przedmioty, jakiego to ma skina, jakiego to ma kilofa, tańce, motki i tak dalej. A może wy spotkaliście takiego gracza? Napiszcie w komentarzu. Kolejny rodzaj gracza to taktyk. Ten wyjątkowy typ gracza możemy rozpoznać na kilometr po jego wspaniałych taktykach, które oczywiście zawsze się sprawdzają. Sami mogliście pewnie doświadczyć niejednokrotnie przyjemności gry z taką osobą. Taktyk, jak to taktyk? Przez całą grę zajmuje się planowaniem, jak mamy grać. Ale uważajcie, jeśli go nie posłuchamy, to wpada w rage. Tryhard, czyli czwarty typ gracza, którego raczej nie muszę wam przedstawiać. Osoby, które są tak zwanymi tryhardami, nie grają dla przyjemności, tylko dla osiągnięcia jak najlepszych wyników w grze. Przechodzimy do ostatniego typu gracza, a mianowicie freekillera. Takie osoby zajmują się polowaniem na graczy AFK, czyli tak zwanych graczy nieaktywnych. A jak to zrobić? Cóż, odpowiedź jest stosunkowo prosta. Otóż osoby AFK zostają wyrzucone pod koniec lotu naszego autobusu i wystarczy wylądować przed nimi i zabić ich w czasie lotu lub jak już wylądują, no bo przecież są AFK. Oczywiście taka okazja nie przydarza się na każdą grę, ale jest stosunkowo częsta, dlatego też zawsze znajdzie się jakiś freekiller. Okej, guys, w tym materiale to było na tyle. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba z dzwoneczkiem. W komentarzu pod tym filmem możecie napisać, czy spotkaliście jakiegoś z wymienionych typów graczy. A ja byłem Rost. Trzymajcie się. Hej!